miejscowość Moszna. Zamek albo pałac w Mosznej. Iście bajeczne. Tak, wygląda bajkowo, fantazyjnie. Czas na zwiedzanie. W tym miejscu znajdował się pomnik Huberta von Thielwinklera, protoplasty rodu Thielwinklerów, będącego właścicielem m.in. zamku w Mosznej w latach od 1866 do śmierci w roku 1893. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w parku w Mosznej. Pomnik wystawił mu syn Franz Hubert. Blisko 3-metrowa postać z brązu została zdemontowana i zniszczona w latach 50. XX wieku. A tutaj jest właśnie ten cmentarz, o którym była mowa. I jeszcze raz pałac zamkowy w całej swej okazałości. Kolejna atrakcja, Fort Prusy w Nysie. Niestety we wrześniu już jest zamknięty na tygodniu, czynny jedynie na weekendach. Dziś mamy piątek, więc za wcześnie przyjechaliśmy, ale chociaż z zewnątrz zobaczymy. Wieża ciśnień. Jest zniszczony.